Cześć, tu Bellator. Chcielibyśmy Wam przedstawić walec Cam HD10K. Wersja kombinowana, czyli mamy z przodu bęben stalowy, z tyłu guma. Rocznik 2007. W środku silnik Deutza 20,1 kW. Waga operacyjna to niecałe 2,5 tony. Walec przeszedł etap odnowienia. Został pomalowany. Są założone nowe opony. Także tu nie są nówki sztuki. Tutaj wszystko. Skarniaki nowe oczywiście. Przeglądy są zrobione. Można się tą maszyną interesować, przyjechać, zobaczyć. A najlepiej zadzwonić wcześniej do handlowców, czy jest dostępna. Jeszcze sezon wynajmów trwa, także takie maszyny też mają wzięcie. Też klienci szukają takich starszych maszyn, tanich, więc jeśli poszukujecie takiej właśnie maszyny, takiego walca kombinowanego, małego, to serdecznie zapraszamy do nas do siedziby do Rudy Śląskiej. U nas dzisiaj trochę tutaj mróz złapał, także woda się trzymała, widzicie. Trochę tutaj na siedzeniu zamarzło. Na siedzenie troszkę ma już poprzecierane rogi. Tutaj mamy pulpit sterowniczy. W środku, tak jak mówiłem, silnik Deutza. Tutaj dźwignia obrotów. Jeszcze sobie zajrzymy do bębnów. Grube bębny, guma amortyzatora też w porządku, tak mi się wydaje. Natomiast fachowiec to oceni swoim okiem na miejscu. Druga strona. Z tej strony ta amortyzacja wygląda inaczej niż tamta. Oczywiście wibracja jest tutaj. Druga strona. Tutaj drążek zmiany kierunku jazdy. Przód, tył. Włączanie wibracji tutaj z boku. Zresztą zaraz sobie tą walca uruchomimy. On tu troszkę wcześniej pracował, ale zapewniam Was, że dzisiaj na tym lekkim mrozie poniżej 0 stopni odpalił za pierwszym strzałem. Ok, świeci się, kontrolka świecy. Dałem mu chwilę, żeby się to wszystko zagrzało. No i na wolnych obrotach sobie pracuje. Taki patataj trochę, jak w Harley'u. Także jeśli szukacie rasowego dźwięku silnika Deutza podobnego do waszego motocykla Harley'a, to będzie wspaniały kompan. Nawet jak przykazujemy, to jak w motocyklu. To już jest inaczej, ale na tych wolnych obrotach to fajnie pracuje. Zaraz się możemy też kawałek przejechać. Jedziemy.
palec nie ma zabezpieczenia, więc mogę go puścić i on sobie pojedzie sam. Na razie, trzymajcie się.